Brudstock. Miejsce pełne narkomanów, alkoholików, sodomitów, gwałcicieli i złodziei. Zapewne to słyszałeś nieraz, co? I wiesz, co ci powiem? Kurwa, tak jest. Wiecie, co jest najgorsze? Błoto przy tojkach. Bo nie wiesz, kurwa, czy to jest dokładnie błoto. Pijani ludzie po namiotach. Tak, którzy rzucają na namioty. Folie, które czasem ciężko przejść. Gwałt. Zdecydowanie. To jest krawat gwałtu. Krawat gwałtu. Jest! Udało się! To pierwszy. Chodź tu. Chodź do taty. Na pół miliona ludzi przetaczających się przez ten festiwal, połowa jest pijana, druga połowa jara jointy, z 10% ludzi jest homoseksualna, doszło do 2 zgłoszonych gwałtów i 33 kradzieży. Złodzieje, którzy kradną telefony z powerbankami. Na pół miliona ludzi w jednym miejscu. To prawie 2 razy więcej niż ma ludności jebana Islandia. Pomyśl trochę. Jadąc tutaj miałem oczywiście mieszane uczucia. No wiadomo, z czym się jakby ludziom Woodstock, z czym się ludziom prymitywnym Woodstock tak naprawdę kojarzy. A każdy jest tak naprawdę kimś prymitywnym, dopóki czegoś nie pozna, prawda? Więc w momencie, zanim to poznałem, co tutaj się dzieje, to też dochodziłem do wniosku, że no, jest to taka typowa właśnie dziwna impreza, na której są dziwni ludzie, ale powiem wam jedno, to jest naprawdę zajebiście. Piąteczka. Piąteczka. Ja polecam i pozdrawiam. Ja też polecam. Dokładnie o to mi chodzi. Ten festiwal łączy i to na maksa. Jestem tutaj, ponieważ chcę się bardzo dobrze bawić. Jak zawsze zajebiście. Tak, dokładnie. Tylko chciałem powiedzieć, że ten namiot to jest najlepsza konstrukcja nad Woodstocką, z jaką się spotkałem. Wielki opening namiotu. Nie. Patrzcie, co ma kolega, słoik. Wiadomo, po co słoik. Najfajniejsze w Woodstocku? Ludzie. Bo jest to zajebista zabawa. Mamy urlop, to jest nasze zajebiste zakończenie urlopu, także bawimy się. My jesteśmy co roku od 6 lat. Ludzie, pozytywna energia, zupełnie inna energia. Ludzie, alkohol i tyle. No. Atmosfera. I koncerty. Sylwia. Jest. Iwona. Marcin. To jest cały Woodstock. Podoba mi się moja narzeczona. Fajne jest to, że można tak naprawdę uciec trochę od świata i odciąć się od niego, spędzić czas tak na ludzie. Wszyscy tutaj są braćmi, czy zwierzęta, czy nie. Zawsze jesteś akceptowany. Za rok, i za 2, i za 3. I za 25 lat też tu będę z dziećmi. Ja już wrócę z tego Woodstocku i będę tęsknił za tym, co było 5 dni wcześniej, czy tam nawet 1 tydzień wcześniej. Zajebiście! Cały czas czekałem na to, żeby tu być, po raz któryś. No i spotkać oczywiście Maćka z dupy i doczekałem się, fota jest. Polecam cały festiwal, chociaż to ma być ostatni. Miłość, przyjaźń, pokój. Powoduje, że te, tak jak ich nazywasz, brudasy taplające się w błocie, chcą tam wracać każdego roku. I nieważne, czy są akurat w technikum, liceum, pracują w kancelarii prawniczej, są lekarzami, przyszłymi politykami. Przez te kilka dni są Woodstockiem. Nie przyjechaliście tutaj dla nas, dla nikogo innego. Przyjechaliście tutaj sami dla siebie, dla muzyki, dla tego klimatu, który tutaj jest przede wszystkim. To, co się dzieje w tej chwili na świecie, w Polsce, gdziekolwiek, no to jest po prostu straszny syf. Dlatego proponuję, zróbmy taki eksperyment. Obróćcie się o 360 stopni i spójrzcie w twarz każdej osoby, którą zobaczycie podczas obracania się i się do niej po prostu uśmiechnijcie. I tyle. Uśmiech przede wszystkim. Dzięki! We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher.
and religions to paint us with salvation. But no one, no, nobody can give you the power to rise. Zatem następnym razem, zanim zaczniesz smutno pierdolić, spójrz w lustro i się po prostu do siebie uśmiechnij.